tak pracy w tej firmie angielsko-polskiej postanowiłem, że założę firmę i pierwszym pomysłem była taka firma serwisowa, zresztą stąd nazwa firmy CPU Serwis, czyli no od CPU, czyli tego Central Processing Unit i serwis, tak, taka była wtedy moda używania trochę angielskich wyrazów, nie udało mi się już później tego odkręcić. Tak powstała nazwa firmy i pomysł firmy. Wiadomo było, że zapotrzebowanie na specjalistów i na usługi tego sprzętu, który no, był no, praktycznie na terytorium całego kraju rozrzucony przez różnych dostawców i różnymi źródłami, no, było duże zapotrzebowanie, więc no, było dużo pracy. A jak dawałeś radę? Bo tamte czasy to są czasy, że z plecakami się jeździło do Singapuru po dyski twarde. To no, dokładnie to tak wyglądało, tylko ja musiałem, mówiąc krótko, poszukiwać sprzętu i części na zachodzie, prawda? Czyli moja koncepcja pracy w takiej firmie to było planowanie tego i obserwowanie tego, co jest na rynku, jakie mają być potrzeby i kupowanie właściwie całych urządzeń, rozbieranie ich na części. Oczywiście nie wszystkie części używane dało się, mówiąc krótko, zastosować w tych urządzeniach. Trzeba było podpisać jakieś porozumienie z IBM-em, żeby można było kupować u nich nowe części na przykład, prawda? Później poza IBM-em na rynku mainframe'owym i tych dużych komputerów pojawili się nowi gracze, których wcześniej nie było. Paru graczy odpadło, takich jak ICL, który przestał istnieć, prawda? Czy na przykład NCR, który przestał się zajmować dużymi systemami. Siemens, który w pewnym momencie próbował dorównać IBM-owi, też dokonał odwrotu. Było jeszcze Hitachi, które miało dość niezłe rozwiązania, jeśli chodzi o mainframe'y. I w pewnym momencie z powrotem został tylko sam IBM. Natomiast równolegle do mainframe'ów pojawił się duży rynek storage, czyli pamięci masowych. Zapotrzebowanie na dyski rosło w postępie geometrycznym i z klasycznych dysków zaczęły na rynku pojawiać się najpierw nowe, a później używane macierze dyskowe. Czyli technologia RAIDowa, duże cache, funkcjonalność i takie rzeczy, które są niezbędne przy dużych systemach. Zresztą bez względu na to, czy to jest rozwiązanie mainframe'owe, enterprise'owe, czy jakieś mid-range, w tej chwili macierz to już jest naprawdę urządzenie technologicznie skomplikowane i nieźle oprogramowane. Prawda? No, w tej chwili już wchodzimy w technologię dysków SSD, czyli dysków półprzewodnikowych. Ale trzeba pamiętać, że ta technologia jest dość stara. Dyski półprzewodnikowe już były wymyślone bardzo, bardzo dawno temu, tylko wtedy jeszcze ta technologia nie była dopracowana. Nie były to dyski, które były w stanie zapamiętać informacje, więc do zapamiętywania używano podtrzymywania tego przy pomocy UPS-a. No, były takie rozwiązania, które jakby wracają na tym rynku. Jak się jest na nim 20 lat, to widzi się, że jakby wendorzy po raz kolejny sięgają do półki, po jakieś rzeczy, odkurzają je, nadają nową nazwę, mówią wirtualizacja czy cloud computing, a to są wszystko rzeczy, które istniały, prawda? Miały inną nazwę, inaczej były rozwiązane technologicznie, natomiast organizacyjnie te pomysły jakby są w pewnej pętli.